Monza, Włochy, zaledwie 20 km od Mediolanu, tak więc domowy wyścig dla Alfy Romeo. Jeden z najszybszych torów na świecie i zdecydowanie najlepszy jeśli chodzi o wyprzedzanie. Praktycznie na każdym zakręcie z wyjątkiem Lesmo 2 można wyprzedzać. Jeśli chodzi właśnie o Lesmo, zdecydowanie to odradzam. Bardzo trudno ten zakręt przejść samemu, a co dopiero jeszcze kiedy z kimś walczymy. Natomiast okrążenie toru zaczynamy tutaj od wyjścia na prostą Rafito, główną prostą startową. Rozpędzamy się do blisko 250 km na godzinę, oczywiście do szóstego biegu. A pod koniec tej prostej wręcz idealne książkowe miejsce do wyprzedzania, bo dochomowujemy do pierwszego biegu i będziemy to robić jakieś 180-170 metrów przed zakrętem do jedynki, niezbyt ostro po tarkach. Jeżeli już to po tej drugiej możemy przejechać ostrzej i znowu rozpędzamy się do szóstego biegu do ponad 230 km na godzinę i przed kolejną szykaną, tym razem szykana Roggia, jedna z najfajniejszych na wszystkich torach świata według mnie. Będziemy dochować do drugiego biegu. Robimy tutaj to tuż przed tym mostkiem. Tutaj na tej szykanie zdecydowanie ostrzej możemy już pojechać po tarkach. Szczególnie po tej drugiej jedziemy bardzo ostro, cały czas, na każdym okrążeniu musimy być gotowi, aby na tej szykanie skontrować Lesmo 1. Hamujemy równo ze skidmarkami, nie śpieszymy się z wejściem w szczyt jak najbliżej tarki. Przed nami Lesmo 2, jedziemy wolniej, niż by się to mogło wydać, hamujemy przed skidmarkami. Tarka tylko ta biało-czerwona jest używana w szczycie i wychodzimy na kolejną prostą. No, kolejne świetne wyprzedzanie, miejsce wyprzedzania przed szykaną Ascari, znowu do szóstki, znowu do ponad 220 km na godzinę. Hamujemy tuż przed reklamą Intela nad torem, do trójki, ciasno przez tą szykanę, dopiero później dochodzimy do tarki po prawej stronie. Obydwie tarki po lewej bardzo ostro używamy i znowu spory kawałek prostej przed paraboliką, znowu świetne miejsce do wyprzedzania. Tutaj również hamujemy jak poprzednio do trójki. Tutaj orientujemy się po reklamie Credit Suisse po lewej stronie na asfarcie. Idziemy tutaj ten zakręt inaczej niż F1, jakby na dwa szczyty, skracając sobie drogę. W tych samochodach się to bardziej opłaca. I wychodzimy na ostatnią prostą. Tutaj po prawej stronie można korzystać z tego pasu asfaltu, na którym są reklamy Intela. Jest to w 100% dozwolone, na przykład w czasie walki, ale także w czasie zwykłego okrążenia. I to było wszystko, jeśli chodzi o okrążenie toru Monza.